Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins The Curse of the Pharaohs DLC. Znajdujemy się obecnie w Set Ma'at, czyli mniej więcej tutaj, gdzie skończyłem ostatnio. Mamy do zrobienia w tym regionie co najmniej jedno zadanie w tym miejscu, ale też niedaleko nekropolii. Tutaj jest coś ciekawego. Chciałbym jednak sobie zacząć od tej strony, między innymi też dlatego, że mogę tutaj wykupić sobie nowego wierzchowca, o czym też mi pisaliście w komentarzach. Pokażę Wam tylko, że poza nagraniem pokonałem sobie po raz kolejny bodajże Anubisa, tyle tylko, że tym razem na wysokim poziomie trudności. Anubis po prostu był o 3 poziomy wyżej od mojej postaci i wtedy w nagrodę dostałem nową broń. Jest to buława, więc sobie sprawdzimy, jak wyglądają jej statystyki w porównaniu chociażby do szakala. O, zdrowie przy zabiciu. Tutaj mam akurat zdrowie przy trafieniu, czyli jeszcze coś lepszego, ale możemy sobie teraz dla odmiany wybrać Sekhem. Więc bierzemy, a tutaj do tego jeszcze sobie wziąłem miecz zakrzywiony i jeszcze strój perski wódz, czyli strój, który wykupiłem w ramach dodatku DLC The Hidden Ones. Teraz jednak chciałbym wybrać się tutaj do osoby, która sprzedaje wierzchowce i możemy sobie wykupić w tym miejscu wiecznego przeżuwacza. Czyli można powiedzieć, że być może tego samego konika, którym kierowaliśmy w Zaświata, chociaż tam Bajek inaczej go akurat nazywał. No ale tutaj będę mógł teraz tego konika sobie posiadać. Za 5000 drachm trzeba go wykupić i za to też dostajemy trofeum brązowe. Dostępne właśnie w tym dodatku, więc też taka dodatkowa jeszcze ciekawostka. Przejdźmy sobie w takim razie do wyposażenia i zmieńmy na nowego wierzchowca. Przewoźniku dusz, twoje podkowy tratują zboże, wzniecają tumany piasku, grzmią echem w grobowych komorach. Jesteś zrodzony z szakala i nie okiełzna cię nikt prócz niego. Zobaczymy, jak się prezentuje ten właśnie wierzchowiec. Tutaj sobie oznaczę zadanie spalone ofiary, którym zajmę się za momencik. A tymczasem wierzchowiec już tutaj jest i proszę bardzo, tak dokładnie wygląda. W takim razie wsiadamy i dzisiaj sobie troszeczkę z niego pokorzystamy. Więc wjeżdżamy tutaj. A, bo to jest w tym miejscu, gdzie ja już byłem swego czasu, tylko że jeszcze omijałem akurat tę konkretną miejscówkę, gdzie możemy questa zacząć. Teraz będziemy mogli się na spokojnie tym zająć, więc zobaczymy. Na razie zdjąłem kaptur Bajekowi, ale myślę, że jeszcze to założę później. Na razie sobie rzeczywiście tu podejdźmy, dowiemy się, o co właściwie chodzi w tym zadaniu. Et herbata heritut. Heaven hath thy soul, earth hath thy body. Ranafer, forgive me. I could not protect your earthly form. Have you come to bring me home? Tell Annan I will not leave my brother. Annan did not send me. But these cliffs are not safe for a woman alone. There are bandits, soldiers. Let them try and take me. It was one of those vultures who defiled Ranafer's tomb. Something was taken. He was taken. The tomb desecrated and a body stolen. And his amulet, the scarab I made to protect him. I will find the Nekati adepts who did this. His mastaba is at the top of the necropolis. But why would you help me? Bayek. A man's car must not be trapped in these shallow sands. So say the ancient songs. I am Raya. I will return to the village. Find me there. No nieładnie. Zbezcześcili grobowiec. Takie rzeczy muszą zostać ukarane przez Bajeka. To chodzi o ten grobowiec tutaj. Co ciekawe, chyba nieoznaczony. Myślałem, że chodzi o miejsce oznaczone znakiem zapytania, ale najwyraźniej nie. Tak jak mówiłem, załóżmy sobie kaptur. Bo to jest ten strój, gdzie Bajek ma zakrytą twarz.
więc wolałem podejść jeszcze do tej kobiety bez zakrytej twarzy, żeby też głos Bajeka nie był przygłuszony, tak jak często to bywa. Oho. Co tutaj mnie atakuje? Hiena! I przy okazji możecie sobie zobaczyć w akcji tę buławę. Fajne kolorki. Trochę czerwonych motywów. Proszę bardzo. Mała odmiana, bo ostatnio sporo korzystałem z buławy, która właśnie regenerowała mi zdrowie przy każdym trafieniu. They have plundered the tombs of the pharaohs, and now they disturb our brothers and sons. No dobra, spróbujemy ten grobowiec zbadać i być może dowiemy się, kim właściwie byli rabusie. They took a hammer to the wall. No one would hear them this far from the village. Faktycznie trochę jest to oddalone od samej wioski. A blacksmith's mark, an A within a sphere. The blacksmith in Set Ma'at. Could he be the A on the hammer's handle? No proszę, czyli właściwy trop już znaleźliśmy, ale pozostałe też możemy zbadać. What they did not steal, they destroyed. Ranulfair was an embalmer. He prepared the dead for the Duat. A few ceremonial wrappings. They took the bodies. But where? Odszukaj miejscowego kowala i pomów z nim. Na młocie rabusia grobów widnieje znak cechowy kowala. No to może być ważny trop w tej sytuacji. Zobaczmy sobie. Wykorzystywany do rabowania grobów w nekropolii arystokratów. Na trzonku widnieje znak cechowy. No dobra. Nawet nie sądziłem, że tak łatwo uda się od razu znaleźć jakiś przedmiot, który mógłby powiedzieć tak wiele. No uwaga tutaj, bo możemy pomóc. Jeden z cywili jest akurat atakowany przez hieny. Możemy rzeczywiście spróbować wyjść tutaj na ratunek. No i to się udało. Zagrożenie wyeliminowane, mamy 250 punktów doświadczenia. Ruszamy zatem już do tego miejscowego kowala, czyli najprościej będzie chyba tędy się udać. Tutaj akurat całkiem właśnie prosta droga mnie prowadzi na miejsce. Okej, to będzie ta osoba tutaj. Wow. Patrzcie, jest kobieta. Nie, no to ona jest na razie. Ale się przed chwilą doczytały tekstury z opóźnieniem. Raya, I was looking for the blacksmith. He is in chains on his way to the fort. Why would they arrest him? I ran down from the dunes to tell him of your kindness and found the edict. But you also came looking for my husband? A hammer was used to break the walls of your brother's tomb. The handle, this is Annan's mark. You think he... Never. Ranafar was my only blood. Then why take an innocent man? You are not a calf, Bayek. Guileless at the teat. These soldiers care only for their own pleasures. And they rob our ancestors to do it. I will find the truth of this, Raya. A moon lead you to it, Bayek. The soldiers arrested the blacksmith. Took him to their camp in the Valley of the Kings. No dobra, nie oceniajmy pochopnie, co? Zobaczymy, czego się jeszcze dowiemy. No tutaj akurat już byłem, więc spróbujemy tam znowu zjechać. Pamiętamy, że jest tam wielu żołnierzy, więc z pewnością i teraz się znajdą. A, bo to pewnie będzie w tamtym obozie, gdzie pod koniec poprzedniego odcinka właśnie byłem. Zdecydowanie tak. Oczywiście nie musimy teraz eliminować wszystkich żołnierzy. Najważniejsze, żeby uratować kowala. A też, żeby to zrobić, to dobrze by było poradzić sobie z przeciwnikami, którzy tam mogą stanąć na naszej drodze. No zobaczymy, jak będzie. Tutaj oni sobie walczą, tam też zresztą. Są zajęci, więc może nawet to jest dla mnie szansa. I should not be seen in this area. I told you, I don't have your tools. Liberate them from those thieving bandits.
Patrzcie, co tutaj się dzieje, kurczę. Zabili tego cywila. Już nie byłem w stanie mu pomóc. No i teraz się rozchodzą. Mamy tylko tych trzech? Spróbuję tutaj wdrapać się. I działamy. Najpierw uśpienie jednego i drugiego. Tamtych też bym w ten sposób załatwił, ale to później. Na razie mogę tych wyeliminować rzeczywiście, bo nikogo innego tutaj w pobliżu chyba nie ma. Raczej jesteśmy bezpieczni. Czy to jest tekst, który był przeze mnie ostatnio czytany? Wydaje mi się, że tak. Dobra, uwaga w takim razie na tych dwóch. Właściwie nie muszę ich tu teraz usypiać. Powinienem wykonać kombinację zabójstw. Wciskam trójkąt i się udaje. Super. Dobra, tamci teraz wracają. Jeszcze jeden jest? Nie, nie do końca. Ale właśnie mamy trzech obok siebie. Dla pewności chyba też ich załatwię w takim razie. Bo to też tutaj będzie trochę ryzykowne. Padaj, 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 bo chcę jeszcze twojego kumpla uśpić za moment. I to się udało. Tak właśnie jest chyba najlepiej zrobić. Jeszcze kurde kolejny przyszedł. A, tutaj kurde przybyli z tej strony, wszystko jasne. Ja w takim razie muszę uważać. Zwłaszcza, że jeden kurde wsiadł na wielbłąda, drugi chyba też wsiada. Ale nie, jednak nie zdążył. I tamten ucieka, skubaniec kurcze. Mógłbym go załatwić, nie wiem czy dam radę z takiej odległości, chyba będzie już za daleko. Ewidentnie, strzała opada. Ale możliwe, że on nawet tutaj już nie przyjedzie. Teraz dopiero się będzie zbliżał. Kurde, jeszcze mamy jednego gościa z tej strony. Myślałem, że to już wszyscy będą, a tu proszę. Równocześnie z tamtej podjedzie ponownie. Zdążyłem go załatwić i teraz jeszcze strzałą. Tak jest, z dwóch drapieżcy go załatwiłem. No i dobra, uratujemy tutaj kowala. A przy okazji jednego cywila. Are you the blacksmith Anen? Whatever you need of me, Neb, I will trade for my freedom. Nie jesteś ranny, więc możesz wybiec sobie sam. Wyprowadźmy go stąd i za chwilę pogadamy. Oho, widmo faraona akurat obok. Chciałbym z tobą pogadać. Jesteśmy już raczej bezpieczni. Ale widzę, że raczej powinienem cię dalej wyciągnąć. A bold rescue from under the noses of those Greek shit eaters. So what do you need of me? Information. A hammer with your mark was used in a tomb robbing. Thoth, cock. Perhaps because my tools were stolen by those dung beetles hiding in the cliffs. But you look like a man who could scare the bull from his cow. Come, let us get back what is mine. Wait. They have taken more than your tools. They have taken the dead. Your kin, Ranulfair. I will wear their testes as a necklace. They return to your wife. I will go. She cannot lose both her men. You're right. Make them piss themselves before Osiris. They do not fear the gods. They will fear me. Obawiam się, że nie zdążę już, kurczę, pokonać tego widma, a to dlatego, że wyeliminował już trzech żołnierzy tutaj dookoła. Jak wyeliminuję wszystkich, to wtedy już nie ma mowy, żeby pokonać dane widmo, bo po prostu znika z danego terenu. No ale dobra, spróbujemy jeszcze. Tak się składa, że ten miecz zakrzywiony, z którego teraz korzystam, też ma właśnie fajny tryb berserkera. Sami widzieliście, jak to działa. I tu
dużo zdrowia odebrałem, więc może nawet jest to jakaś myśl. Ja tylko muszę sobie wymienić jeszcze łuk, bo tutaj wiele nie zdziałam. Weźmy lekki łuk właśnie i ewentualnie jeszcze drugi, jeśli można. To się chyba wtedy będą i tak strzały liczyć oddzielnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Nabijmy po prostu tryb berserkera, najważniejsze. I atakujemy teraz. Aj, niedobrze. Nie, kurde, nie atakuj tych żołnierzy. To jest najgorsze właśnie. Ciężko czasem powstrzymać takie widmo. Ach, skubany. Niesamowite teraz, ile mi odjął. Atakujemy w takim razie dalej. Nie. Tylko tutaj nie atakuj. Dobra, może spróbuję teraz. Najgorsze jest to, że jeden kurde cios może mnie tutaj zabić, naprawdę. Zwłaszcza taki naładowany jak przed chwilą. Ajajaj. To jest zawsze ciężka walka. Dobrze. Nie zabijaj go. Tutaj jestem, chodź tu. Dobra. Aj, kurde, musiałem oberwać, no. Dobra, weźmy sobie może teraz jednak właśnie to. Tylko kurczę, mimo wszystko też muszę sobie wymienić broń. Czekajcie, bo tutaj zdrowie nie jest. Zatrucie przy trafieniu jest tylko. Wezmę sobie w takim razie póki co szakala, bo tu jest zdrowie przy trafieniu. Dobrze jednak sobie ustawić regenerowanie zdrowia. Okej, spróbujmy teraz. Nie! Kurde! Skubany. Jeszcze trafił. Ale już niewiele brakuje. Tak jest. Klątwa zdjęta, słuchajcie. Widmo faraona odesłane. Więc dobra. A żołnierza, tak czy siak, załatwimy. Nie będziemy tutaj żałować. Dobra, czyli musimy udać się tutaj. Znajdź i odzyskaj mumię Ranofera. Rabusie grobów rozłożyli obozowisko w Dolinie Królów. Czyli to będzie tutaj. No dobra. Tutaj te dwa znaki zapytania obok to są dodatkowe grobowce, ale tymi zajmiemy się kiedy indziej, jak też będziemy zmierzać do kolejnych zaświatów. Na razie rzeczywiście dobrze będzie tutaj sobie wjechać. Też całkiem prosta, taka główna droga nas prowadzi od razu na miejsce. I patrzcie, zdecydowanie to będzie tutaj. Więc teraz tylko się jeszcze odpowiednio zbliżmy i za chwilę się rozejrzymy. No i jako, że wkraczamy do takiej sekcji, gdzie będziemy się trochę skradać, to jednak wolałbym powrócić sobie do łuku drapieżcy. No i może weźmy też ten łuk łowcy, który niedawno sobie zdobyłem. No i tak samo też powracamy do nowej buławy, żeby jednak z niej trochę pokorzystać dla odmiany. Dobra, to co? Myślę, że najlepiej będzie na razie się wspiąć tutaj i rozejrzeć się z góry. Kryjówka rabusiów przed nami właśnie. Tutaj właśnie jestem całkiem bezpieczny. To jest super punkt, żeby ich ewentualnie postrzelać. Choć jednocześnie raczej bez walki się nie obejdzie. Są zbyt blisko siebie. Chyba, że podziałał odpowiednio szybko z usypianiem. Ale dobra, spróbuję po prostu na razie z daleka postrzelać sobie z łuku drapieżcy. To jest dobra myśl. Rewelacja.
rewelacja. Lecimy dalej. Ach, kurde, myślałem, że trafię go w głowę. A tymczasem się nie do końca udało. Jednak poprawka szybka nastąpiła. Jeszcze jeden tutaj się ukrył, ale go nie trafię. Niestety jest za bardzo ukryty. Musiałby się trochę ruszyć. Dobra, spokojnie. Mamy szansę pokonać pozostałych. Na razie, póki mam kolejne strzały, to je wykorzystajmy w takim razie. No i ostatnia. Jeszcze się skubaniec, kurde, na koniec ruszył. To niedobrze. No i co? Możemy w takim razie się do nich zbliżyć. O, tamten już padł, to bardzo dobrze. Tym łukiem łowcy nie wiem, czy dam radę ich zestrzelić z daleka. Pozostało tylko tych dwóch. Więc to jest naprawdę już tylko formalność. Podejdźmy tutaj troszkę bliżej. Best not to draw attention here. Szkoda, że jeszcze jakimś cudem mnie zobaczyli na górze, mimo że kurczę, przecież byłem dobrze ukryty. Ale teraz i tak mogę sobie już z nimi poradzić bardzo szybko. Zwłaszcza, że Senu troszkę zaczęła odwracać uwagę, chociaż widzę, że odleciała. Dobra, jeszcze tylko ty, chodź tutaj. Łucznik to już nie miał żadnych szans. Absolutnie. No i dobra. Zabierzmy to, co jest w tych skrzyniach i nie tylko. Dzięki temu lokacja ukończona, kryjówka rabusiów. Idziemy tam do środka za momencik, chociaż mogę jeszcze przeszukać tych, których powybijałem. I widzicie, wszyscy, którzy zostali załatwieni łukiem drapieżcy, od razu są też zatruci. W sensie, że zatruwają jeszcze innych. Dobra, tutaj amunicję uzupełnić. Naprawdę dużo strzał. I uwaga. Wow. Oh, this is monstrous. Burning the bodies to get to the treasures. It will break Raya's heart to know his fate. But I should return the amulet. To teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko wrócić. Tutaj jeszcze zobaczmy. Amulet Rai, amulet ochronny, który Raya podarowała swojemu bratu Ranoferowi. Miała nadzieję, że zapewni mu bezpieczeństwo w zaświatach. Może Bajek zdoła mu go zwrócić? Listen and I will impart my knowledge to you. By the 17th day, the embalming and wrapping must be completed. And then we take the cat to the tomb? In procession. The form flanked by the goddess Iset and her sister Neptis. The priests burn incense and sprinkle milk along the path and read spells in honor of the dead. And so shall their soul enter the Duat. Jak mogliście usłyszeć, niedaleko akurat miejsca, gdzie mam znaleźć Raję, no to jeszcze mogłem podsłuchać jedną rozmowę, a tymczasem dostańmy się już tutaj, gdzie Raya rzeczywiście czeka. Back in one piece, huh? Made those cockless dogs answer to the Ram God. I found the bandits, but I could not save your brother's earthly form, Raya. Thank you. Any more was too much to hope for. Yeah, the amulet. No, it was for him to aid his passage in the Duat. Keep it. Perhaps it can protect you. The way of hearts will not punish him for the crimes of others, Raya. We will see him again. In the eternal fields, my wife. This gives me comfort. Imhotep, Bajek. No i proszę, a więc udało się. Niewiele w sumie też zabrakło do 49 poziomu doświadczenia. Patrzcie, zwróć amulet bratu Rai. Balsamiści i kapłani wędrują do świątyń w krainie zmarłych. O kurde. To oznacza... Tak. Czyli przeniesienie się do jeszcze jednych zaświatów. Czyli to będzie tutaj, gdzie mamy grobowiec Tutanchamona. Ale jak widzicie, zadanie ma sugerowany poziom 52, więc zdecydowanie nie jest zalecane, żebym teraz się za to
zabierał. Będziemy pamiętać na przyszłość, żeby też się tym w razie czego zająć. A póki co, skoro też tutaj akurat jestem niedaleko miejsca, gdzie mamy trochę ognia, to jest takie jedno wyzwanie w ramach klubu Ubisoftu, żeby podpalić strzałę w ten sposób. Spróbujmy. Okej. I w tym momencie już chyba mi się to wyzwanie odblokowało, tylko że nie zawsze jest informacja o tym. Chyba że ewentualnie chodziło jeszcze o zestrzelenie kogoś przy użyciu takiej strzały. No mniejsza z tym, to akurat już nie jest aż tak bardzo istotne. Patrząc na mapkę, troszeczkę się zawiodłem tutaj, że akurat nie ma możliwości, żeby przenieść się rzeczywiście tam. Znaczy, żeby kontynuować to zadanie, no bo rzeczywiście niektóre questy wymagają nieco więcej, ale w takim razie moglibyśmy się jeszcze w jedno miejsce tutaj wybrać, to mnie też ciekawi. To by było po tej stronie. Jest to właściwie jedyny znak zapytania w okolicy, jakiego jeszcze nie odkryłem, nie licząc oczywiście dwóch grobowców, które tutaj jeszcze mamy w tej nekropolii. Więc rzeczywiście możemy to sobie zbadać, kto wie, czy akurat nie chodzi o też jakiś obóz albo coś mniejszego. Zobaczymy. Korzystając właśnie jeszcze z okazji, że jestem w okolicy, to możemy spróbować. Znowu się zbudziło widmo faraona akurat obok. Może sobie zawalczymy w takim razie, bo nie wiem, czy to tutaj nie będzie na mojej drodze. Właściwie w tym samym miejscu, co wcześniej. Ciekawe, czy to będzie akurat to samo widmo, czy jeszcze jakieś inne. Dobra, widzę, że to jest to samo widmo, a więc zawalczę już poza nagraniem, żebyście nie musieli oglądać drugi raz dokładnie tej samej walki. Proszę bardzo, klątwa została zdjęta. Tak więc mogę spokojnie ruszać dalej. Zawsze w przypadku właśnie tych walk będę musiał sobie zmieniać broń ewidentnie, no bo jednak bardziej się przydaje coś takiego, co nam uzupełnia zdrowie na bieżąco, a nie zawsze mam akurat takie rodzaje broni wyekwipowane. Ale tutaj rzeczywiście zrobiłem cięcie, żeby nie pokazywać wam dokładnie tej samej walki, zwłaszcza że z tym samym widmem walczyłem no jeszcze w tym samym odcinku. Tutaj już muszę uważać, bo znowu mamy towarzystwo i tak jak w sumie się spodziewałem, w tym przypadku akurat niekoniecznie jest to pełny obóz, tylko miejsce ze skarbem, więc tutaj możemy dość łatwo sobie poradzić. Spróbuję go zestrzelić od razu. Oczywiście się ruszył, ale akurat dało radę jeszcze go trafić, więc super. Chociaż tutaj już kolejni nadchodzą, tak więc spróbuję ich wyeliminować. Zawsze jak są kurde w biegu, to ciężko jest ich trafić bez samonaprowadzającej strzały. Widzę, że jest ich tam więcej, dlatego pójdę i spróbuję ich zaatakować od razu. Zwłaszcza, że mam tryb berserkera, więc możemy sobie zaszaleć. Dobra, następni tutaj, chodźcie. Hej! Też kurczę, niestety kolejny starczą, ale podpalił się, więc to jest na moją korzyść. Dobra, jeszcze jeden tutaj. Akurat łucznicy to nie jest właśnie problem, jeśli nie mają tarcz. Jak widzicie, jest spokój, tak więc przeszukajmy to miejsce. Tam chyba po drugiej stronie znajdziemy najważniejszą rzecz, czyli skarb. Dokładnie tak, a więc tutaj. I to by było na tyle. Miecz zakrzywiony otrzymaliśmy. Kryjówka rabosiów grobów, ale jak widzicie, tutaj też przejście zasypane. A jeśli ktoś naruszy ten grobowiec, niechaj krokodyle ścigają go w wodzie, a węże na lądzie. Niechaj hipopotamy ścigają go w wodzie, a skorpiony na lądzie. Okej. Zobaczmy sobie zatem na mapkę. Tak jak właśnie mówiłem, w najbliższej okolicy to wszystkie są znaki zapytania, a tutaj tylko dwa kolejne grobowce.
No bo następne pytajniki są już nieco dalej, więc będziemy się tym zajmować kiedy indziej. Tak więc na tę chwilę to by było na tyle. Naprawdę już niewiele brakuje, żeby osiągnąć 49 poziom doświadczenia, więc to oznacza, że w kolejnym odcinku z pewnością będę mógł sobie odblokować ostatnią umiejętność tutaj w tym drzewku. Ponownie bajek będzie maksymalnie rozwinięty, jeśli chodzi o wszystkie dostępne zdolności w podstawce, a także w tym dodatku. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!